Początek przygody z moimi gąbkami to jest lata 90. Jako młody chłopiec zacząłem lutować w oddziale Mysłowice. Potem w latach 2009 zmieniłem oddział ze względu na to, że oddział Sosnowiec praktycznie się rozpadł i zacząłem gąbkami lutować w oddziale Mysłowice 0137. To jest rejon Siemianowice, okręg Katowice. Moje pierwsze ptaszki pochodziły z przypadkowych źródeł. Różnie to było. Targ, od kolegi jakiś prezent. Ale przełomem były lata 98-2000. Wtedy sprawdziłem kilka ptaków, już wtedy dostępnych w Polsce z linii Jansen, Leus, Desmet. I te ptaki w niedługim czasie, czyli w roku 2000, młodymi po tych gołębiach wywalczyłem mistrza gołębi rocznych. I to było dla mnie niesamowitym sukcesem. Także do tej pory z tych ptaszków, w tych ptakach moich, co mam, płynie krew tych gołębi, a szczególnie krew szoguna. Był to lotnik uciągnięty po samicy Louis de Leus i samczyk i matce Louis de Leus i samiec, czyli ojciec jego był Jansenem. Ten ptak w roku 2002 okazał się najlepszym lotnikiem oddziału Sosnowiec. Chcę nadmienić, że w około 80% moich gołębi płynie krew tego ptaka. Był doskonałym gołębiem, a rok wcześniej był 7 lotnikiem na oddział, miał 12 konkursów jako dwulatek. Wygrał oddział w wieku 3 lat. I następny rok, czyli w wieku 4 lat, na 6 wkładań zrobił 6 konkursów i na 7 zaś bardzo szybkim locie zginął, nie ma go do tej pory w gołębniczku, no ale trudno się mówi. Kolejnym ptakiem, którego można uznać za protoplastę mojej hodowli, to jest nakrapiany pseudonim 79. Był to ptak, który jako roczny był najlepszym roczniakiem oddziału. Zdobywałem 10 konkursów, w tym pierwszy ze Świnoujścia przy dosyć trudnych warunkach. Było pod wiatr i słonecznie bardzo. Do tej pory około 30% hodowli oparta jest na tej linii. 79 jako 13-letni gołąb zdechł śmiercią naturalną 2 lata temu w moim gołębniku. Kolejny ptak, którego można nazwać protoplastą mojej hodowli, to jest samiczka Szymla z roku 2006, która w roku 2008 była najlepszym lotnikiem rejonu wtedy Radzionków, zdobywając 9 konkursów, bo do rejonu się akurat liczyło 9 konkursów. Była tak samo najlepszym lotnikiem oddziału Sosnowiec, zdobywając 14 konkursów, 6400 km w konkursie. Tak się wywodzi z linii Silver Shadow z Wanlunów. Jest doskonałym gołębiem. Praktycznie wszystkie szymle z mojej hodowli pochodzą z tej samiczki. Tu jest pucharek właśnie z Radzionkowa. Można zobaczyć, bo najlepszym lotnikiem. Genialnie ptaki po niej chodzą. Samczyk w tym roku, czyli w zeszłym roku zrobił 14 konkursów. Samiczka, po niej córka jej zrobiła 9 konkursów. Tak samo super lotnik. Jest na Facebooku, w moich ptakach lotowych. Jeden i drugi. Kolejnym ptakiem, o którym można wspomnieć, to jest
oryginalny gołąb po oryginalnych, ptaka z hodowli Hansa Mayera z Niemiec. Dostałem go od serdecznego kolegi Kazika Sieklickiego. Jest to doskonały rozpłodowiec. Córka jego w tym roku starsza 197,551 zdobyła 12 konkursów. Córka roczna o numerze 6033. Jako młoda miała 5 na 5 konkursów. Jako w tej chwili jako roczna jest najlepszą roczniakiem rejonu i według koeficjentu byłaby drugim roczniakiem okręgu Katowice. No nie byłaby, tylko jest. 3 lata temu zakupiłem samiczkę z linii 261 Gintera Prange. 261 był 10 razy pierwszy konkurs zdobył. Z tego ptaka uciągłem w tej chwili najlepszego roczniaka rejonu. No okaże się w tym roku jako dwulatek, jak będzie chodził, nie wiadomo, ale ptak się zapowiada doskonale. Był jako młody, był wsadzany 5 razy, 5 konkursów, 7 lotnik oddziału, Mysłowice, a w tej chwili po lotach 2014 jako roczniak jest najlepszym roczniakiem oddziału Mysłowice, jest najlepszym roczniakiem rejonu Siemianowice, no i jest według koeficjentu najlepszym roczniakiem, drugim roczniakiem okręgu Katowice. No, jest samiczka doskonała, druga, szósta na oddział, siódma, no i tam 20 chyba dwa konkursy. Także jest wielka nadzieja na jako dwulatka, na jako dwuletniego ptaka.